Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora Dirai Valley. I dzisiaj jesteśmy sobie na stacji GIEF. I co bym nie chciał powiedzieć, byśmy chcieli w jakiś sposób dostać nową lokomotywę. A z tego, co mi wiadomo, takie są tylko na AB, czyli port i miasto. Tam wykonamy szybką podróż, niestety musimy wnieść za to drobną opłatę, ale właśnie będziemy się tam przenosili. Niech się nam to tylko na szybko wczyta. Już jesteśmy, chciałem na chwilę cięcie zrobić, ale widzę, nie było takiej potrzeby. Dobrze. No, już, proszę. Udało się. I my jesteśmy na HB, więc szybko udajmy się zobaczyć, czy są tutaj lokomotywki. Tu jest ta podstawowa do wykonywania manewrów, ale my jej nie potrzebujemy. My musimy iść do lokomotywowni, która jest tutaj. I zobaczyć, czy jest tutaj czerwona lokomotywa. Jest. Właśnie tego nam było trzeba. Dwie są. Widzicie, drodzy Państwo? Nawet są dwie. Więc już wiemy, co będziemy robić. W dzisiejszym odcinku będziemy nimi dostarczać towary. Więc idziemy z powrotem. Już momencik, chwilka. Dajemy się do biura stacji. Jesteśmy, więc zobaczmy, co my tutaj mamy. Manewry to nie są nam potrzebne. Teraz tak, bo ja już nie pamiętam, jakie my mieliśmy tutaj licencje. Towary są. Lecenia równoległe, dwa długości pociągu i jedna niebezpieczna. Więc to byśmy sobie mogli wziąć do huty. Ciekły tlen. Przykład za 41 tysięcy. Tu jest fabryka towarów i miasto. Fabryka żywności i miasto. Fabryka towarów i miasto, kolejne, fabryka maszyn i miasto. Może pozwólcie tak, to sobie wyrzucimy, to wyrzucimy, to również wyrzucimy. Do huty. Ładnie, ładnie. Fabryka towarów i miasto. Te zlecenia są takie sobie. Miasto południowo-zachodnie. Tu mamy HZMT T2, to nie możemy tego brać. Szybciutko sobie posegregujemy. W sumie tego też nie możemy, tego też nie możemy. Również. Pole naftowe centralne. A żywności i miasto. Pole naftowe centralne. Północne, centralne. Północne, północne, centralne. Dobrze, zobaczmy sobie, jakbyśmy chcieli jechać do huty, czyli do SM, WSW. Gdzie jest SM? Tu jest SM. Dobrze, mamy do huty. SM. Pole naftowe. No i tak możemy wziąć tylko dwa zlecenia, nie? Dokładnie. Pole naftowe centralne, czyli OWC, mamy tutaj. Dobrze. To już coś wiemy.
I teraz zrobimy chwilę cięcia. Ja tu muszę chwilę się zastanowić, jak to zrobić najlepiej, aby było nam dobrze. Więc szybką drogą dedukcji dotarliśmy do tego, że bierzemy zlecenie sobie do huty, a następnie bierzemy sobie na pole naftowe centralne. Ok. I żeby to szybko się zastanowić, pierw jedziemy na SM, a potem na OWC. Przy czym wagony na OWC zostawimy sobie tutaj. Dostarczymy na SM, wrócimy po wagony i pojedziemy na OWC. Czyli to jest na OWC, to OWC musi być z tyłu. Musi być z przodu. Czyli E7O z przodu i C1S z tyłu. Czyli C z tyłu. Dobrze. I to pojedziemy na dwie lokomotywy już. Już mamy taką możliwość. Skład będzie w miarę ciężki. W sumie to tego lekko nie przemyślałem, to musi jechać sobie przodem. To odwrócimy, żeby była tyłem. Albo na odwrót. O, za daleko. Tu już te małe poprawki to sobie przesuniemy dźwigienką. Chodźmy tu, odpalimy sobie, jak wygląda. A lokomotywka, gdzie są bezpieczniczki? Tutaj. Cyk, cyk. Hamulec dynamiczny, nastawnik kierunku, hamulce wyluzowane, hamulec parkingowy również. Nadamy lekko mocy. Teraz tak, ja bym chciał, żeby ta lokomotywa była sobie ustawiona ładnie tyłem. Czy my teraz mamy jechać tyłem? Nie. Wyjedziemy sobie przodem? Nie, tyłem. Tyłem sobie wyjedziemy. Przodem się podpinać do wagonów. Tyłem wyjedziemy, przodem podepniemy wagony i tamtą lokomotywę już potem sobie podepniemy na samym końcu. No, to jest fajna lokomotywka, nie da się ukryć, mi się podoba. W każdym razie. Na początku mówiliśmy, że bierzemy ten dochód, czyli E7O. Dlaczego? Bo mają krótszy czas realizacji. Na E7O mamy jedno w prawo. Jedno w prawo. Okay, czyli lewo, 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 prawo. Postaram się nie pomylić. Ta lokomotywa, co by nie mówić,
jest lekko tak OP, moim zdaniem. Bo wszystko widać w tamtej dieslowej lokomotywie, to nic nie widać, niestety. Idziemy jedną, bo po co mamy targać dwie lokomotywy? Bez sensu. Moim zdaniem. Ale czy my już mamy system ukrotnienia lokomotyw? No to jest dobre pytanie. Dzisiaj stream bez kamerki, bo jest tak gorąco, że muszę mieć otwarte okno, więc tak mało miejsca, lekko, nie ukrywam, jest. E7O. To są nasze wagony, które zaraz podepniemy. Ściszyłem lekko dźwięki z gry, bo ostatnio widzowie pisali, że jest za głośno, więc specjalnie dla Państwa dźwięki z gry zostały przyciszone. Okej. A my sobie podjeżdżamy. Włączymy. A nawet nie trzeba za daleko iść. 844, zgadza się. Teraz C1S będziemy sobie podpinać. Tak na hamach ruszamy. Wyciągnięty hamulec prawie do końca, a my ruszamy. A dalej, dalej. Były dobrze zahamowane wagony. Ile to ma ton? 495. To 266, dobrze. To będzie lepiej szło niż teraz. Wentylator się uruchomił. Chłodniczki olejowej. Słychać nawet jak pracuje. Powiedz, że chcemy mieć moc na obydwu lokomotywach, musimy podpiąć się tym składem do tamtego. Przyhamujemy troszkę, bardziej nawet. Skład mamy długi, nie da się tego ukryć. Dlatego tak pomału, no niestety to są manewry. One muszą iść pomału. Bo inaczej by mogło być nieciekawie. Thank you.
Ogólnie jeszcze kiedyś trzeba zrobić dostawę drewna właśnie tymi lokomotywami, bo drewno jest ciężkie, więc wtedy będzie można ocenić ich zdolności. Okej, stój. My lecimy już na C. Chcę podłączyć wagony z C1S, które mają z nami pojechać. C1S mamy po lewo, czyli zwrotniczka jest stawiona jak należy. Przestawiłem, czy jednak nie? Chcę sobie sprawdzić. Nie została przestawiona. No, przyjdziemy do naszej lokomotywy i będziemy starali się to w jakiś sposób podpiąć. No, może nie być takie proste wcale, jakby się mogło wydawać. Dobrze, więc rozpędźmy się do 20 km na godzinę. I lecimy tutaj, co by w nic nie uderzyć. Taki skrócik robimy. Skakujemy na wagon. Nie w wagon, tylko na wagon. Będziemy się podpinać. No z czym to? W teorii to właśnie jak się napinało, to się nie powinno moim zdaniem urwać. No dobrze. Zazujemy wagon. ESS 496. Zgadza się, dobrze. Idziemy do naszej lokomotywki i będziemy ruszać w trasę, tylko podepniemy drugą lokomotywę do tego naszego zespołu. Składu. Chciałem sobie zrobić miniaturkę, ale widzę, że to nie jest takie proste zadanie.
Marzę, w postprodukcji sobie policzę, ile mamy wagonów, to wtedy dodam taką informację. Wtedy będziemy mogli dokładnie powiedzieć. Dobrze, my jedziemy po drugą lokomotywę. Aby mieć pewność, że ta praca się powiedzie. Ups. Okej. To będzie przodem, tak jak mówiłem. Dobra, targamy to. W czasie się lokomotywa nagrzewa. Mamy sobie z przodu światełka. I jedziemy. Tą lokomotywą będziemy prowadzić ten jakże zacny długi skład. Dobrze, weź mi to zahamaj, bo... No, drut tu. Dawaj druta. Tu. Cyk, cyk. Cyk. Okej. Okay. Na SM, więc wyjeżdżamy sobie w prawo i jedziemy od razu w prawo, żeby trzymać w lewo. No ja Państwu dziękuję dzisiaj za uwagę, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z Wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć.